Dariusz Baranowski, Pinko Saxo, czy inna grupa? Eurosport, Daniel Osterwald. Cezary Zamana, wyścig pokoju? Gwiazdów. Tak, to było w 1989 roku, a teraz Skierniewice, Road Race. Powinno być. A Jędrzej Lenarczyk? Skierwielo. Inaczej na was mówią, podobno. Tak, mówią Skierwielo. Jest okej. Okay. Jak się jechało dzisiaj, powiedzcie, na tej trasie, która będzie tutaj oczywiście pokonywana przez kolarzy po raz kolejny, no bo dzisiaj był trening na tej ziemi skierniewickiej, Darek Baranowski. No trasa bardzo fajna, podobała mi się, są dobre asfalty, taki boczny wiaterek fajny, który sprzyja kolarskim rankom. No, myślę, że wyścig nie będzie lekki, będzie rywalizacja, pewnie się porwie. Też trochę oczywiście należy jeździć dobrze technicznie, bo są zakręty. No fajna typowo kolarska runda. No i przypomnijmy, że Darek, ty też będziesz brał udział w tym wyścigu. Tak, przyjeżdżam 12 i 13 maja. Startuję w jeździe indywidualnej na czas, kryterium i wyścigu zostaje wspólny. Będzie okazja, żeby kolega z Eurosportu Tomasz Janicki komentował tą rzecz, gdzieś tam będzie może podglądał czy podsłuchiwał ewentualnie naszego radia, co robi Darek Baranowski na trasie. Tak, myślę, że Tomasz Jaroński również się pojawi. Co prawda nie na rowerze, ale może usłyszymy jego głos w mikrofonie, w głośnikach. Proszę Państwa, to wszystko za sprawą Cezarego Zamany, Zamana Group tak naprawdę. Panie Czarku, proszę nam powiedzieć, to już nie jedyny taki organizowany tutaj przez Pana grupę wyścig kolarski, no bo wiadomo, teraz mamy Skierniewice Road Race po raz pierwszy w historii, ale już wiele takich imprez zorganizowaliście w Polsce, amatorskich dodajmy, cieszą się dużą popularnością? No chciałbym powiedzieć, że nie tak podobny, bo jednak wydaje mi się, że ta impreza rzeczywiście będzie inna. Mamy doświadczenie w organizowaniu imprez rowerowych dużych na rowerach terenowych. No i od 3 lat organizuję wyścigi na szosie dla amatorów. Były to do tej pory pojedyncze klasyki. A ten jest wyścig wyjątkowy, dlatego że zapraszam wszystkich kolarzy amatorów z całej Polski tutaj do Skierniewic na 2 dni, bo będzie czasówka, będzie start wspólny z najbardziej popularną konkurencją kolarską. No ale to, co może być najbardziej wyjątkowe, pewnie to będzie i tutaj, w samym centrum Skierniewic, czyli kryterium kolarskie. Co jest to rzeczywiście może być fajne dla kibiców, dla osób towarzyszących kolarzom. Tak więc no, dla mnie to wygląda na to, że to będzie jednak specjalny wyścig i jedyny do tej pory taki organizowany przeze mnie. Proszę troszeczkę szerzej o tym kryterium kolarskim, tak? Bo z tego co wiem, to i najmłodsi też chyba będą mogli tak wziąć udział. Tak, przede wszystkim kryterium będzie tutaj start i meta na rynku, na kostce. To będzie swego rodzaju trudno, jak niedawno w takim wyścigu Paryż rodzaju kolarzy jeżdżą po kostce, czyli dlatego ta kostka już może być słynna wśród kolarzy amatorów z Polski, którzy przyjadą. I tu przez rynek będzie runda wytyczona 1400 metrów. Zawodnicy będą startować w różnych grupach startowych, bo spodziewałem się, że to wystąpi około 300 zawodników. Natomiast tutaj wiem, że grupa tych 40-osobowych. Samo kryterium będzie się odbywać od godziny 3 do wieczornych, pewnie godzin nawet 9, może nawet 10. Ale i na tym kryterium mogą też będzie moment, że puścimy dzieci na rowerkach na jedno okrążenie, na dwa. Tak więc ci najmłodsi też będą mieli poczuć ten smak tego ścigania się na rowerze i spróbowania swoich sił. Oczywiście w kasku, bo że było bezpiecznie. Nie, że było bezpiecznie, tak jak było dzisiaj. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj przyjechaliśmy, było przecież ponad 50 zawodników, to już był paleto. Amatorów, dużo rowerzystów, kolarzy, amatorów ze Skierniewic. Wszystko przeszło bezpiecznie. Może niektórzy kierowcy nie byli zadowoleni, bo musieli jednak uważać na nas, ale ogólnie było widać, że całkiem fajnie to poszło. Tak więc wszystko wskazuje na to, że i sam wyścig się zapowiada bardzo ciekawie, ale uważam, że tutaj poprzez ten wyścig grupa Skierniewic kolarzy, przyjechali inni kolarzy z okolic. Zrobi się takie troszeczkę centrum kolarstwa amatorskiego, tak samo centrum polskim, z tym nie widzę. No pewnie. Jędrzej Lenarczyk, Jędrzej, ty dzisiaj jechałeś w wyścigu, pewnie się dobrze jechało, po tobie zmęczenia w ogóle nie widać. Ty się tutaj mocno szykujesz na wyścig amatorski, ale powiedz odnośnie tego kontaktu tutaj z Czarkiem Zamanem i z Darkiem Baranowskim, to ty gdzieś tam googlałeś, szukałeś i znalazłeś coś takiego, żeby się tutaj spotkać i skontaktować po prostu ze znakomitymi kolarzami, żeby doszło do Skierniewic Road Race? Sytuacja wyglądała w ten sposób, że inicjatywa na dobrą sprawę wyszła z Urzędu Miasta od prezydenta Jędrzejewskiego, który zaprosił mnie jako osobę, która gdzieś tam aktywnie w tym kolarstwie lokalnym bierze udział.
i zaczęliśmy rozmawiać o zorganizowaniu imprezy. Czarek pewnie nie pamięta, ale my pierwsze maile wymienialiśmy ze sobą jeszcze wtedy rozmawiając o imprezie MTB bodaj z 3 lata temu i tak po nitce do kłębka po tym kontakcie, który wykonaliśmy, wykonałem 3 lata temu. I brałem również udział w imprezach Czarka na przestrzeni tych lat. Gdy zapytano mnie, kto mógłby być organizatorem takiej imprezy i kto by mógł pomóc miastu w zorganizowaniu dobrej, dużej kolarskiej imprezy dla amatorów w Skierniewicach, był to na dobrą sprawę jedyny według mnie słuszny wybór. Wskazałem Czarka, umówiliśmy pierwsze spotkanie, no i poszło. Z mojej perspektywy nad wyraz gładko i nad wyraz profesjonalnie szybko ustaliliśmy przebieg trasy, szybko ustaliliśmy wstępny plan. No i zaczęło to wszystko działać i dzisiaj mamy pierwsze efekty, dzisiaj mamy 50 kolarzy. Dzisiaj mamy grupę kolarzy, która w końcu się zorganizowała w Skierniewicach, mamy Skierwelo. Mamy skierniewickie treningi szosowe, czyli fanpage, na którym się umawiamy zawsze pod bramą parkową w sobotę i niedzielę o godzinie 10. Dzisiaj to był szczególny trening dla nas, bo z mistrzami i gwiazdami tego kolarstwa. Wszystko z powyższym widać, że taka impreza potrafi rozruszać również sportowo daną dyscyplinę w miejscu, gdzie tak naprawdę jeździliśmy sobie sami, tak? Każdy sobie i nigdy nie było jakichś zorganizowanych inicjatyw. Teraz się to rozruszało, ja jestem w niebo wzięty, że dzięki Czarkowi Zamanie i Darkowi Baranowskiemu możemy coś takiego tutaj rozruszać. Znasz już trasę, pojechałeś, a zapytałbym, czy ostrzysz sobie pazurki, ale czy ostrzysz sobie nogi na to, żeby wygrać jakiś jeden etap tutaj na Road Race na 13 maja? Nie można tak mówić, nie można zapeszać przede wszystkim. Powiem tak, spróbujemy powalczyć, myślę, że gdzieś tam pierwsza dziesiątka w kategorii wiekowej jest w zasięgu nogi. Oczywiście, Darku, jak Jędrzej jechał, to męczył was, czy wyjechał? No, on taki jest skromnym widzę człowiekiem, ale naprawdę dysponuje dużą mocą i to właśnie dzisiaj nas przeciągnął, jak to się mówi po polarsku, noga zapiekła. A ja zapytam, jak już weźmiesz, tak jest, noga zapiekła, jak weźmiesz udział również w Skierniewice Road Race, odżyją trochę wspomnienia odnośnie tych wyścigów, w których zawodowo przecież kiedyś miałeś udział. Tak, ja dlatego startuję przeważnie właśnie w Cezarego wyścigach. No i te wspomnienia wracają, ale też i ta adrenalina, która jest potrzebna od czasu do czasu. Troszkę krew szybciej ruszy w organizmie, serce mocniej zabije. Także to jest potrzebne i dlatego od czasu do czasu startuję w tego typu imprezach. A Skierniewice, można powiedzieć, dla mnie są też takie troszeczkę szczególne. Wracam tutaj po 25 latach, można powiedzieć, bo w roku 93, dokładnie 8 kwietnia, wygrałem wyścig elity. Był tutaj rozgrywany klasyk, taki jednodniowy wyścig. Wtedy jeździłem w PKS Land Rover Legia Warszawa. No i właśnie tutaj odniosłem swój triumf. Meta też była tutaj, czy w ratuszu, czy w innym miejscu? Prawdę mówiąc, jakoś nie mogę sobie w głowie tej mety, tego miejsca. Tak, tutaj ten rynek teraz jest piękny, zupełnie chyba inny niż 25 lat temu. Także trudno mi powiedzieć, ale na pewno pamiętam z Grzegorzem Kramerem przyjechaliśmy do mety w dwójkę. Nie wiem, jakim cudem byłem szybszy od Grzesia, ale tak się stało. No ale cuda się zdarzają. Tak, można tak powiedzieć. Cezary Zamana, Czarek, też będziesz brał udział w Road Race, czy jednak będziesz tutaj zdecydowanie w tej roli organizatora całego tego przedsięwzięcia? No, wszystko wskazuje na to, że jak jest wszystko dopięte, a nie ukrywam, że samorząd tu bardzo pomaga, jednak zaangażowanie miasta, ale nie tylko, bo i starostwa, i gminy, Skierniewice, Nowy Kawęczyn. No i świetnie przygotowana, zaprojektowana trasa, więc to, co Jędrzej przygotował, mi pozwala patrzeć z optymizmem, że po prostu wystartuje, że wszystko na razie się bardzo dobrze układa. Poza może jedną rzeczą, i tutaj Jędrzej rzeczywiście się zastanawia się, jak wygrać na wyścig, skoro zmieniłem kryterium, inaczej było zaprojektowane. Puściłem pokos, zastanawia się, czy kolarze dadzą radę. Ja mówię, że dadzą radę, że będzie widowiskowo, będzie ciężko, będzie trudno. No i to będzie, wydaje mi się, taką najciekawszą, taką wisienką na torcie właśnie to kryterium. No a ja prawdopodobnie przez to, że na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, jest szansa, że to sobie depnę w nogę i troszeczkę odreaguję. No niektóre sprawy organizacyjne, które no czasami ciążą, trzeba to wszystko, bo impreza jest bardzo skomplikowana. Bardzo dużo rzeczy się składa, by jednak taki trzyetapowy w ciągu dni wyścig przygotować.
doczekać się nie możemy. Panowie, wiecie doskonale, będziecie mieli kibica, najwierniejszego waszego kibica. Przypominam, Krzysztof Skowroński, wicemistrz Polski z 1989 roku. Oczywiście później niestety nieszczęśliwy Władek, kto wie, może byś Krzysiek wsiadł też na rower, ale będziesz kibicował na pewno tutaj w Opolu. Dziękuję bardzo. Dariusz Baranowski dla Radia RSC, dla programu Na Sportowo. Dziękuję serdecznie. Cezary Zamana dla programu Na Sportowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jędrzej Lenarcik, dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam 12-13 maja z Kierniewicy Rotrys. Super, bardzo dziękuję za udzielenie.